Jest dużo kontrowersji związanych z tym, że sześciolatki mogą mieć trudności na zajęciach, ale ja uważam, że to jest kwestia po prostu dobrze dobranych treści i dobrze postawionych pytań. Po prostu dostosowanych do wieku dziecka. Pomysł na eksperymenty zrodził się z moich doświadczeń jeszcze jako studentki. Wiem, że to bardzo dobrze stymuluje rozwój myślenia dziecięcego. Przewidywanie następstw, określanie przyczyn zjawisk, nie tylko związanych właśnie z eksperymentami, ale z sytuacjami życia codziennego. Poza tym też chęć rozbudzenia w dzieciach ochoty do poznawania nauk przyrodniczych i zachęcenie do tego, że tak naprawdę wszystko, co nas otacza, ma jakąś swoją przyczynę do obserwowania tego, co się wokół nas dzieje. Zwykle działamy. Tak? Są jakieś oczywiście treści przekazywane ustnie, ale dzieci mają okazję też doświadczyć samodzielnie, coś zrobić konkretnie, manipulować przedmiotami. Jednym z ciekawszych eksperymentów jest ten dotyczący płynów nieniutonowskich, w którym mieszamy mąkę ziemniaczaną z wodą, z zimną wodą. Powstaje wtedy taka pulpa, która zachowuje się w różny sposób pod wpływem różnego z nią obchodzenia się. Jeżeli dzieci mocno naciskają na tę masę, to ona jest sztywna, a jeżeli pozostawiają ją kompletnie bez żadnego nacisku, siły, to ona staje się po prostu płynem przelewającym się przez palce. Jest to eksperyment, który zawsze fascynuje. Ma to swoje przełożenie, to co robimy tutaj z najmłodszymi dziećmi, na to co się dzieje później w starszych klasach. Muszę powiedzieć na przykładzie, że w tym roku jedno z dzieci przyniosło na zajęcia samochód zdalnie sterowany i wspólnie, oczywiście metodą prób i błędów, takimi narzędziami, jakimi możemy, jakimi się posługujemy, jakie mamy, badaliśmy czas, drogę i obliczaliśmy prędkość, więc odpowiedź nasuwa się sama. Rodzice jak najbardziej mogą eksperymentować z dziećmi w domu z tego przede wszystkim względu, że ma to swoje ogromne walory, tak? Rozwija myślenie dziecięce, to po pierwsze, a po drugie my w szkole przede wszystkim wykorzystujemy przedmioty, rzeczy, urządzenia, które są dostępne każdemu rodzicowi, dziecku w domu przede wszystkim, które każdy z nas zna z życia codziennego. Także absolutnie nie ma żadnych barier.